No zimno trochę. Trzeba przepalić czymś konkretnym. Ale... Patrzcie, co będziemy testować. Węgiel rosyjski. Aż się świeci. Jest i waga! Pisaliście wagę, stalewiak. Ile to waży? Ile waży to wiaderko z tym węglem? 11 kilo! Ale patrzcie na to! Nic nie cieknie! Jeszcze około 20 stopni jest na piecu. To co, wybieramy ta sama procedura jak wszystkie filmy. Raz, dwa, trzy. Kto nie widzi, to w pierwszym komentarzu jest podpięte, jak już testowałem. Węgle, czy jak ja to mówię, węgle. Mam jeszcze preferencyjny, słuchajcie, zobaczymy jak się pali, ale najpierw ten. Tylko tak myślę troszkę rozkruszyć, żeby od góry się może lepiej zajęło, a grube dam na dół. To co, przyspieszamy. Myślę, że 11 kilo wystarczy na teścik. Patrzcie na to. Patrz to, jak się świeci. Widać, a tutaj, jak się świeci skubany. Boję się tego węgla. Nie wiem, czy na raz wszystko wrzucić. Jak myślicie, co to za odmiana? Bo nie wiem. Wiem, że rosyjski. Ale jak tak się świeci, to musi być petarda, nie? Godzina 9:08. Zaczynamy test. To już chyba z 9 test. 9:24, 42 na piecu, wiadomo, najpierw się drewno zajęło. Jak zauważyliście, to odrestaurowałem piec, wyszlifowałem wczoraj, elegancko, żaroodporną pomalowałem. Na razie pali się jeszcze drewienko, góra, nie? Troszkę więcej dałem, bo wiadomo, żeby to się rozpaliło, trochę się boję, wiecie, koloryczności, bo dużo więcej wyszło z takich brył. Chociaż jakby pokruszył, to by pół pieca nawet mniej by było, nie? No i co jakiś czas powiem wam, jak to się wędzi. Na razie taka szczelinka trochę większa, nawet mogę jeszcze rozkręcić i komin na maksa. A pani się jakaś pytała, jak to jest z tyłu z tym kominem? No dokręcone tutaj jest, elegancko, szczelne to wszystko. No i jeśli ktoś montuje taką do zamykania klapkę, to chyba trzeba czasem przemykać, a nie niektórzy mi tu piłują. To po co ktoś to zainstalował, jak to z piecem jest oryginalnie? Czyli tu się przekręca i w ten sposób jest w większości przymknięty. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, co jakiś czas się odpalę. Góra już się zajęła. A jak kocmoli? No tak trochę. Zobaczymy później, jak już się rozgrzeje. Puść ten film dalej. Godzina 10:16. Powiem wam tak, wiadomo, długo to się rozpala, skacze, opada, skacze, bo wiadomo, pompa przygania wodę, a ja mam takie rury jeszcze dosyć stare. W domu dużo cięższe niż to, ale też mam grzejniki i zresztą podawałem pewnie na początku filmu. A jak się jara na tą chwilę? No, zaczyna się zajmować, wiadomo, no, tym dłużej, tym grubszy, tym dłużej się zajmuje, nie? Inna sprawa, jakbym rozpalił od dołu, to pewnie by lepiej trzymał, ale wtedy trujemy środowisko, pamiętajcie o tym. Szczelina jest taka dosyć spora ustawiona. No i zobaczymy na tą chwilę, jak kocmoli z komina rusaj. Ale zamarzło. Coś tam błyszczy jeszcze. Zostaw jakiś zasięg. 55. Szczerze, spodziewałem się lepszych temperatur, ale już jest 51 stopni. Także tak to działa, jed. No ale w sumie jeszcze się nie zajął do końca ten gruby węgiel, nie? Ale pod spodem już tam, patrzcie, co się wyprawia. Ło! Tego damy do wnętrzności pieca, pali paluchy. No dobra. Córkę muszę zawieźć do roboty i jeszcze się potem odpalę i zobaczymy. Węgiel kolumbijski. Jak zamarz. Jak tam dymi z komina teraz? No już nie ma żadnego dymu komina. Dobra, lecimy zobaczyć do piwnicy. Jak ktoś nowy, to przypominam, dogrzewam też tą szklarnię tutaj. Stalewiak, to jest kocioł baranie. Wiem, wybaczcie, zapominam cały czas. 50 stopni. No powiem wam tak.
Spodziewałem się większej temperatury, godzina 11:30. Dół jest mocniej otwarty, ale to się jeszcze żarzy. Czyli tak będzie trzymać i trzymać, zobaczymy jak długo. Zrobimy zooma. Widzicie, jakie bryłozaury jeszcze? O. O, znowu pali w rączkę. Cofka. No, także taka sytuacja. Za jakiś czas znowu się odpalę. Nic nie dymi, lecimy do kotła. Godzina, o, akurat skoczyło, 12:13. 47 na piecu, komin prawie na maksa otwarty. Nie marudzić mi. Tyle czy tyle, to praktycznie ciągnie tak samo. Co tu się dzieje? Cały czas się tak żarzy, pali. Także dosyć długo to starcza. Nie ma jakiejś potężnej temperatury, ale się jarczy. Dobra. Takie się ma nówka, grzejniki w chałupie. A jaka piękna pogoda się zrobiła. 13:17. W kotle! 47 stopni. Cyk, cyk. A tu się tak tli cały czas. Ło, widzicie to? Grubo jest. No. Także tak to wygląda. Dobra, kończę, bo nie będę przeciągał. To ma być szybko, konkretnie na temat. Czyli tak, myślę, że to jeszcze z godzinę, półtorej spokojnie wytrzyma. Czyli jest 13:17 do 14:30. Takie 11 kilo. No, także za niedługo nagramy kolejne filmy. Jest co testować, także trzymajcie się i przypominam, że tam jest w pierwszym komentarzu wszystko opisane, co i grzeje i tak dalej. Na razie.